Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. 3, 2, 1. Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo, bo nie od prawicowej prasy, bo prawicowa prasa w tym temacie generalnie milczy, a chodzi oczywiście o człowieka, który powoduje, że cała Polska czuje się jeszcze bardziej bezpieczna. O komendanta specjalnej troski. Komendant specjalnej troski pana Jarosława Szymczyka, który prawie się wysadził w powietrze. I rozszyfrowaliśmy skrót też KGP. Ale to nie będziemy tego używać, bo jesteśmy... Bo byśmy zdradzili tajemnicę państwową. Więc pozostawiamy to do państwa interpretacji. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że pan Jarosław Szymczyk był w Ukrainie z oficjalną delegacją i tam dostał od komendanta głównego Narodowej Policji Ukrainy Igora Kłymenki nietypowy wojenny prezent, zużyty granatnik przeciwpancerny, którym ostrzeliwano rosyjskie czołgi. Wyglądem przypomina długą tubę po dwóch stronach zaślepioną styropianem i przerobiono ten model na głośnik. Jak opowiada informatorom RMF-ki, jeden z uczestników tej delegacji nawet wpuszczał im przez to muzykę, pokazując jak działa. Jak internauci to później zgrabnie rozwinęli, wiadomo z czego się wzięło określenie boombox. Ale to nie ten granatnik był powodem całego zamieszania, bo pojawił się też drugi prezent od drugiej osoby, od pana Dmytro Bondara. Ten granatnik już nie był przerobiony na głośnik. No ale jak w domyśle, bo oczywiście władzuchna, jak to ma w zwyczaju, nie mówi nam prawdy, więc trudno powiedzieć tak do pani, co się stało, ale ciekawą rzecz w sobotę wieczorem na Twitterze, na Facebooku zamieścił senator opozycyjny Krzysztof Brejza. Według jego informacji przebieg wyglądał mniej więcej w ten sposób, że jak doszło już do samego wybuchu, powstała oczywiście panika. Pojawiła się pierwsza na gorąco informacja, że zawalił się dach od śniegu, ale długo się nie udało utrzymać tej wersji, no trudno, żeby się dało. Dobre, sprytne, chytre. Otoczenie nawet sprowadziło jakieś embargo, otoczenie komendanta próbowało to utrzymać. Sporo w pobliżu granatnika podobno sporo butelek alkoholu. Wiadomo. Nie wiemy, czy otwartych, czy zamkniętych, ale to też ciekawe. Bo nie wiem, czy tam jest, czy na ulicy Puławskiej akurat pod tym adresem, pod którym się mieści Komenda Główna Policji, jest jakiś monopol. Chyba nie. Może też prezenty jakieś tradycyjne. No, święta idą, tak. I na miejsce nie wezwano straży pożarnej. Co można dać komendantowi? No. I Państwowa Straż Pożarna dostała informację, żeby się w to nawet nie włączać. I można by się z tego oczywiście śmiać, gdyby nie chodziło jednak o szefa polskiej policji. Mijają kolejne dni, bo pan Jarosław Szymczyk chyba się nie zamierza podać do dymisji. A mnie zastanawia, co za ludzie dają sobie i w ogóle biorą prezenty w postaci granatników wojennych i przewożą te rzeczy przez granicę. Ty wyobrażasz sobie sytuację, że wracasz, nie wiem, z wakacji, dajmy na to, na Sycylii, i przewozisz, nie wiem, jako atrapę, nie wiem, karabinu jakiegoś. Znaczy ja myślę, że... Czyli by cię chapnęła policja, zatrzymała i by cię wsadzili do pierdla na wiele miesięcy i byś musiał wyjaśniać, dlaczego nie jesteś terrorystą? No wiesz, gdybym był komendantem policji, to może by mnie nie chapnęła ta policja, ale to są przypadki wszystko kolekcjonerskie. Tak naprawdę ja się cieszę, że my jakiegoś czołgu w prezencie nie dali, bo słuchaj, bo... Nie wiemy tego ja jeszcze. Ja sobie dzisiaj tak biegałem tam, poglądałem w ogóle ten budynek. Dobrze, że to jest, wiesz, taka solidna, komunistyczna konstrukcja, nie? Gdyby to, wiesz, był jakiejś nowszej generacji budynek, ja podejrzewam, że on by tam, wiesz, się położył generalnie, nie? No co, tłumaczy się głupio po prostu, ale chyba najbardziej przerażające, chociaż staram się robić no, komediowy program, tak, jest to, że nas to w ogóle nie dziwi w ogóle i tak. Że po prostu to się naprawdę dzieje, wiesz, możemy się szczypać i wyobrażać sobie dalej, co po prostu będzie, no ale tak już po prostu będzie, więc się przyzwyczajajmy. Dzisiaj granatnik wystrzelił komendantowi.
Nie wiem, jak widać, może zamknijmy ten temat, pójdźmy w wesołe tematy, tak, żeby było weselej. Rządzą nami ludzie bez honoru, ale za to z takim dosyć makiawelicznym poczuciem humoru. Tak. Cenię mądrość i ostrożność w formułowaniu myśli oraz wyrażaniu poglądów. Z uznaniem słucham błyskotliwych wypowiedzi najlepszych mówców. No i mamy, Marku, wojnę w gangu. Żeby nie powiedzieć w burdelu. Tak, prezes zarządzał kryzysem, troszeczkę posmyrał po zaroście, którego już dostaje powoli Zbigniewa Ziobrę, tak? Kupił mu ponoć na imieninę taką wodę kolońską Brutal, bo on lubi jak prezes, jak minister Ziobro pachnie Brutalem. No ale oczywiście też jest pod wrażeniem Morawieckiego, wysoki, przystojny, mądry, no bankowiec w końcu, czyli nie głupi. Gryzą się chłopaki, kłócą, prezes ich bierze czasami, wiesz, siada na fotelu i bierze ich tak, przytula jak te swoje dwa ukochane psy, nie? I mówi, słuchajcie, was kocham wszystkich jednakowo. Ale przejdźmy do rzeczy. Rzeczywiście jest problem, bo zdaje się, że tej kasy my chyba jednak nie dostaniemy z tego całego KPO, ja już tak myślę, wiesz. I trudno powiedzieć, co tam zagrali. Tak, któregoś wieczora Morawiecki, jak się dowiedział, że prezes jest sam, przyjechał i obiecywał, że on teraz robi taką ustawę, że w ogóle wiesz generalnie, że tam przyklęknie Bruksela przed tym i będzie wszystko grało. No i wprowadził do Sejmu ustawę, która miała sprawić, że KPO zostanie wypłacone, ale okazało się, że wyskoczył trzeci pupil, niedopieszczony, którego prezes nie zaprasza. Mam na myśli Andrzeja Dudę, nie? Ale Duda też by chciał, żeby go prezes trochę popieścił. Przypomnę sobie Andrzej Duda, że jest prezydentem, wyobraź sobie. To jest w ogóle ciekawe. Idą święta, jest mężem. Mężem wiem, że jest, nie? Ja myślę, że... Przypomnę ci, że jest Dudamania na Ukrainie, więc... Tak, jest w ogóle dużo psychofanów. I Duda powiedział, że tej ustawy nie podpisze, bo ona godzi w naszą tam suwerenność, prawda? Bo to wiadomo, suwerenność, Bosowa, ale w Ostrogach. I taka ta narracja jest. I co jest ciekawe, jest takich dwóch publicystów, jeden z nas już gościł, Witold Gadowski i Łukasz Warzecha. I oni mają taki program, taki na YouTubie gdzieś to można znaleźć. A to jest Polonia Chrystiana przede wszystkim, to jest ważne. Tak, i na Polonia Chrystiana znalazłem... Taki foliarski i antyszczepionkowy, ultrakatolicki serwis. Tak, jak chcesz się obudzić w niedzielę w poniedziałek rano, żeby mieć motywację, żeby zająć się trochę robotą, jak jeszcze pracujesz w jakimś urzędzie publicznym, to jak to poczytasz, to naprawdę dostaniesz takiego... takiej chęci, żeby wstać i pracować. I słuchaj, i oni tutaj generalnie widać stawiają dość mocno na Ziobrę i próbują oczernić Morawieckiego. Myślę, że zostali spuszczeni ze smyczy, prezes dał zielone światło, żeby trochę Morawieckiego pokąsać. I w tej dyskusji Warzecha mówi tak, żeby obnażyć hipokryzję całego tego mechanizmu, mówi o tym mechanizmie wypłaty pieniędzy z KPO, to trzeba zrozumieć, o co tu chodzi. Nawet miał to przyznać według relacji Krzysztofa Bosaka na wczorajszym spotkaniu premier Morawiecki, bo oni prawie ze sobą rozmawiali, mówiąc, że tak naprawdę chodzi tutaj o ratowanie wiarygodności finansowej Polski po to, żebyśmy mogli się dalej zadłużać. No to, że jesteśmy zadłużeni i chyba zostaną nam już niedługo jako pożyczkodawcy Chiny, to nie jest dla nas żadnym tajemnicą. Ale panowie posuwają się dalej. I Gadowski snuje taką oto opowieść na temat Morawieckiego. Gdybyśmy się skupili na sylwetce Mateusza Morawieckiego, to coraz mocniej musi paść pytanie, kto to jest? To jest bardzo ważne pytanie, ważne dla naszej przyszłości, dlatego że z jednej strony mamy książkę Igora Jankę, który napisał całą biografię bohaterską Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony równie wiarygodna, pojawiła się opowieść niejakiego Leszka Szymanowskiego. To trzeba dodać, że Igor Jankę, jak to mówił Radosław Sikorski, parafrazując Radka Sikorskiego, robi łaskę w tej książce. No tak. Premierowi. Tak, tak, tak. To jest hagiografia oczywiście słynnej rodziny, świętej rodziny Morawieckiej. Tak. A Szymowski twierdzi, że widział dokumenty mówiące o tym, że nie mniej, nie więcej, tylko Mateusz Morawiecki współpracował z nerdowską Stasi. Jeżeli to nie jest nieprawda, to pan premier Mateusz Morawiecki powinien natychmiast wytoczyć proces panu Szymowskiemu. Wiesz, co ja sobie myślę? Ja myślę sobie, że to jest tak, że jak to nie okręt, no to szczury dostają nerwa i tam rzeczywiście jest bardzo nerwowo i zastanawiam się, jak to pójdzie dalej. Na kogo prezes Witold będzie Gadowski, stawiał? Tak, dodam, że to jest kumpel chyba, zdaje się, taki bardzo dobry Zbyszka Ziobry, więc to wszystko jest nie przez przypadek się dzieje. No, w Stasi Mateusz Morawiecki,
Gdyby wiadomości chciały ten niemiecki wątek ciągnąć, to teraz mogłyby coraz częściej wypuszczać Donalda Tuska z jego słowetnym zakrzykiem, zaśpiewem Für Deutschland. Będziemy rywalizację tych dwóch delfinów obserwować. Zdaje się, że będą się dożynać. Będą się kąsać. Pożar w burdelu trwa w każdym razie. Uderzacie w Zbigniewa Ziobro. Uderzacie w męża stanu, który broni polskiej suwerenności. Dlatego, żeby przypodobać się niedawnemu lokajowi Angeli Merkel, który lizał buty Władimirowi Putinowi, Donaldowi Tuskowi. A jak jesteśmy już przy Für Deutschland i Stasi i Niemcach, to przejdziemy sobie szybko, zgrabnie do tygodnika polskiego prawicowego inteligenta, czyli Do Rzeczy. Do Rzeczy, tak. To jest wybitna publicystyka. Wybitna publicystyka i jest bardzo zgrabny felieton pani Małgorzaty Wołczyk. Pani Małgorzata Wołczyk już tutaj zaistniała w naszym programie, bo ona rzeczywiście ma takie dobre pióro, zgrabne. I pani Małgorzata napisała taki felieton. Ja go czytam w zasadzie w całości, bo on jest tak dobry, że trzeba go czytać w całości, uważam. Nękani przez Donka i spółkę. Małgośka, mówią mi, pisz więcej w imieniu czytelników, w końcu to my kupujemy Do Rzeczy. Już się robi, odpowiadam. Tym bardziej, że zarówno wy czytający, jak i my publikujący reprezentujemy tę samą mniejszość pięknoduchów i patriotów, która od przedszkola stawiała czoła osiłkom z płaskostopiem mózgowym, a często i moralnym. Już od zerówki wytykano nas jako kujonów, prawda? A byliśmy po prostu zdolni programowo. Także oczytani po kądzieli, pracowici po mieczu lub na odwrót. Szybko nauczyliśmy się jednak, że nie warto wychylać się bez sensu, bo i tak różne takie klasowe donki, które to świetnie haratały w gałę, boleśnie haratały nas też w głowę. Niestety donek jako sprytna bestia umiał sprawić, że nauczycielki rumieniły się z zachwytu, a klasowe stado posłusznie podążało za nim. My zaś wprost przeciwnie, z WF modelowe ofermy, ale za to piątkowi z całej reszty przedmiotów, więc hejt klasowy mieliśmy gwarantowany, z wyjątkiem tych przerw, kiedy zżynali od nas pracę domową oczywiście. Oczywiście znosiliśmy nasze cierpienie z wczesnochrześcijańską pokorą, bo na lekcjach religii wpadało nam w ucho coś o kielichu goryczy, nawet dla maluczkich. Najgorsze, że typowy donek umiał stworzyć grupę trzymającą władzę w każdej klasie. O, już wtedy. Tak, już wtedy, oczywiście, że tak. To się z tym się chciał rodzić. Ten donek to w ogóle... Z płaskostopiem mózgowym i tworzysz grupę trzymającą władzę. Stąd zawsze plątali się przy nim jakiś Grzesiek od brudnej roboty, spazmatyczna Ewka. Poza tym rubaszny Bronek, wulgarny Radek i dryblas Romek. Najbardziej zaś elokwentny Adaś był ich rzecznikiem klasowym. Oczywiście jako kujony dostawaliśmy różne misje zlecone od nauczycieli. Na przykład sadzano nas w ławce z jakimś tępym kolegą i kazano nam podciągać go w nauce i zachowaniu. A wszystko to musieliśmy robić gratis, bo już wtedy przygotowano nas psychicznie na zarobki humanisty. Nie wytrzymam z tym ciołkiem, mówiłam rodzicom. Nie dość, że nic nie kuma, to jeszcze zjada kozy z nosa, mówiąc, że są bardziej wege niż moje kanapki. Mhm. Wytrzymaj, prosiła mama. Zobaczysz, oni wszyscy zostaną robolami w krasnostawskiej mleczarni, cukrowni lub fermentowni, a ty zostaniesz kimś, przez pisane wielką literą oczywiście, kimś. Od tamtej pory codziennie przez 30 lat oglądam, jak bardzo rodzice się mylili. Owe donki, radki i jachirki zamiast bełtać kefir w mleczarni Krasnystaw zapędziły się na najwyższe w Polsce stołki. Za to ja wciąż wypracowania pisze. Tyle, że zamiast o szlachetnym panu Tadeuszu lub panu Wołodyjowskim, to o panach pajacach z opozycji. No, panie Małgosiu, ja życzę, żeby lekarz w końcu trafił z lekami. To jest trudne, ale myślę, że przyjdzie taka próba, że na pewno trafi. Bardzo traumatyczne przeżycia, szkoła. Wszędzie widzi po prostu donka, nie? Generalnie. Myślę, że pani Małgorzata jest takim Januszem Kowalskim, tygodnika Do Rzeczy się robi. Ja myślę, że jak ona się rozkręci, to opowie, że w Alkowie też tam widzi gdzieś donka po prostu, że też próbuje... Ale w Alkowie donek na pewno nie będzie tak dobry, jak w Haratanie w głowie. Tak. Nie, ale to jest już jakaś taka obsesja. Zastanawiam się, co oni by bez tego... Zgrabne, to mi się nie, podoba. Ale wiesz co, bo tak, wiesz, ten donek to nie jesteśmy fanami, nie kryjmy tutaj, nie? Ale wiesz co, on mi się coraz bardziej podoba, bo on jest taki użyteczny, zobacz, generalnie. Co oni by bez niego zrobili, generalnie, nie? Wiesz co, wiadomości by nie skróciły się do jakichś 10 minut dziennie.
Tak. Gazety by już tylko pisały o sukcesach polskiego rządu, więc też by miały tak po 15-20 stron. No. Nie, no Donek jest po prostu rządzi. Wymiata generalnie facet, nie? Niesamowity. Nie, jest po prostu... To jest taki modelowy przykład polityka, który się skończył. A mimo to zajmuje codziennie piękne umysły polskiej prawicowej inteligencji. Kolejna. Pośród wielu wynalazków ludzkości akurat autorom do rzeczy bardzo dobrze służy wynalazek dowcipu, ale też przenikliwości. Jest taki publicysta w Polsce, który zna się na wszystkim. To jest Oryginalna Encyklopedia Brytanika. On potrafi pisać o seksie, o polityce, o gospodarce. I to jest Jacek Karnowski. O, to jest jeden z dwóch wielkich Jacek braci. Karnowski, brat kremlowski, chłopak z wioski. Napisał taki tekst w takim miesięczniku katolickim Idziemy, wnioski po Katarze. No i oczywiście tam opowiedział różne tam dyrdymały, że 36 lat, że wyszliśmy z grupy i tak dalej. No i przedstawił swoją wizję, że jestem przerażony cały, w ogóle co trzeba zrobić z futbolem, nie? No co trzeba zrobić z futbolem? No nie, no bo jak Karnowski pisze, co trzeba zrobić, bo się boję, że zacznę tak robić, nie? To może być taki wypuszczony... Po pierwsze, zostawić Cześka Michniewicza, człowieka, który tam o trzeciej w nocy, wiesz, dzwoni i się pyta, ile trzeba, wiesz, dać tej całej premii. Prosi od numery konta. Tak, który prosi... Trzeba 30 baniek podzielić. Tak, tak, to jest człowiek, który tam, wiesz, no przyjaciel fryzjera, krótko może mówiąc. Może mają jakiś, no przyjaciel fryzjera, a może mają jakiś deal po prostu, że Czesiu się też miał podzielić z nimi. Może dlatego tak piszą. No w każdym razie... Bo bracia kremlowscy lubią przecież hajsy dostawać. Oczywiście, bardzo, bardzo lubią i wiesz, ale w każdym razie... Czesiu musi zostać. Czesiu musi zostać i to jest taka pierwsza teza, ale są też następne. No. Następne pomysły. Sam Czesiu nie wystarczy. I ma pomysła takiego. Drugim krokiem powinna być punktowa, w cudzysłowie inteligentna, interwencja państwa w polski świat futbolu. No, czyli, nasze to, państwo, czyli to się nie może udać. Nie, nasze państwo zawsze działa punktowo, zawsze działa punktowo i w cudzysłowie, inteligentnie. Inteligentnego punktowego działania był chyba ten zeszłoroczny fuck up, jak się nazywał, ten Polski Ład. A, no tak, tak, było tak, takiego, tak, było coś takiego. No i jest w ogóle kilku takich, wiesz... Taki piłkarski Polski Ład by się przydał. Tak, wykonawców tego. PPL. Bez jakiegoś zewnętrznego bodźca nic się nie zmieni i wciąż będziemy wypuszczani na dorosłość piłkarzy, którzy są wyraźnie gorzej wyszkoleni technicznie niż ich rówieśnicy nie tylko na Zachodzie, ale i na całym świecie. No, tak narzekacie na ten Zachód, tak, a mówicie, że nasi zawodnicy są gorzej wyszkoleni. Nie chodzi o przyjmowanie kontroli, ale o czynnik, który będzie impulsował dobre zmiany. Kurde, wiesz, tego nie zrozumiałem, ale wiesz, myślę, no, że ludzie, którzy kumają Karnowskiego, ale na pewno... Jest, wiesz, jak się ma takie myślenie partyjne, to wiadomo, że musi być jakiś, impuls od szefa partii pójść, żeby ludzie działali. Ja myślę, że on za dużo impulsuje. Widzi Jarosław i powie, słuchajcie, teraz będziemy dobrze grać w piłkę. I oni zaczną grać dobrze w piłkę, stary, no. Słuchaj, czego nie rozumiesz? Ja myślę, że on za dużo impulsuje. Są to nasze szanse, ponieważ rząd zapowiedział właśnie powstanie specjalnego funduszu, który będzie zajmował się rozwojem, szkoleniem dzieci, który trenuje piłkę nożną, budową infrastruktury, nowymi technologiami w sporcie, czy kwestiami rozwoju reprezentacji. To jest tak trochę jak, wiesz, z Łukaszenka zrobił z hokejem białoruskim, nie? Że wszystko poszło w hokej. Ja jestem ciekawy, bo jeszcze raz widzę takie... Nie, no jak utworzą fundusz, to sprawa załatwiona jest już kompletnie. No, to, no. Jakby, to się musi, to się nie może nie udać. Tak, ja myślę, że Sasin powinien w ogóle to wziąć w swoje ręce. To jest, wiesz... Słuchaj, no a kto? No a kto? Minister aktywów. Ja się dziwię w ogóle, że to nazwisko nie padło tutaj w tym felietonie, nie? No to jest, wiesz, no ja go widzę. W ogóle on ma taką twarz takiego właśnie speca od futbolu. Ja myślę, że z Czesiem Michniewiczem to oni by się wspaniale dogadali. Tak, generalnie, tak widać po twarzach, nie? Tak, generalnie. W mojej ocenie powinno to być Krajowe Centrum Podległe Rządowi, a nie PZPN. O, tu widzisz, tu, kurczę, nie podoba mu się. To jednak wszystko państwu ja musi, które importowałoby nowoczesną myśl szkoleniową i trenerską i przekazywałoby ją dalej. Czyli centrum tu w Polsce, rozumiesz, by importowało tą myśl trenerską. Być może należy także zaproponować klubom pomoc finansową na szkolenie młodzieży, opatrując pieniądze konkretnymi warunkami. Czasem stan byle jakości można przerwać tylko zewnątrz. No, widzisz, to jest... No tak. Także mi się państwo, to podoba. Ale ja mam jeszcze jedną ciekawą, bo jest taka postać, która łączy wiele talentów różnych. Mhm. I sportowy również. Czekaj, przełknę tego. Tak, tak. No. Facet, który już chyba zarządzał, czekaj, on zarządzał koszykówką, czy we Wrocławiu, albo koszykówką. Wiem, o kim mówisz. Piłką siatkową też. On jest w ogóle człowiekiem oświeconym w ogóle. Jest w ogóle multi takim, multi człowiekiem, tak to nazywam. No, zięciem kosmonauty w końcu. Tak, zmarłego już niestety. Tak, niedawno.
No, Ryszard Czarnecki. No. Ryszard Czarnecki. No, brawa! On taki urodzony prezes. Taki. Nie, on to, mógł zarządzać tym. Ja w ogóle to jest no, taka typowo polska polityczna dobra twarz z tej ziemi. Taki, z tej, co sprzeda się każdemu, ziemi. Co, który nie wiesz, nie ma kilometrówki, której nie wykręci. Tak, no w ogóle tak. Muszę ci powiedzieć, że utalentowany. No prezes ma z niego pożytek generalnie, bo widzisz, na prezesa złego słowa nie powiedział. Nie. No. To gdzie on nie był, powiedzmy, ZHN nie był. Ja ci zaraz powiem, gdzie on był, bo jest a propos Ryszka. Ja to Ryszarda wyciągam nie bez kozery. W tygodniku Gazeta Polska, w tygodniku sieci znalazłem coś, z czym się jeszcze nie spotkałem w swoim żytku 44-letnim. Ja to nazywam roboczo jako komiks, bo to jest taki, nie jest może rysowany, ale ma taki trochę układ graficzny. I co my tutaj mamy? Mamy całą stronę, na której jest pan Ryszard Czarnecki w różnych osłonach. Ja to przeczytam po prostu. Rysiek i pokażemy te zdjęcia. Rysiek i reszta świata. Ryszard i jego przygody. No. Tak, przygody Ryszka. Przygody Ryszarda, i nie jest tak. To żadna erotyczna ani pornograficzna, że tak powiem, historia. A może to jest historia. Bo jest końcówka roku, jakieś rozliczenia. Może to jest przygotowanie pod nowe kilometrówki, żeby sobie uzasadnić ten hajs, który znowu przytuli, nie mając samochodu. Ale zobacz, jak on pięknie zawsze uśmiechnięty. Nie? I tutaj takie pytanie pada na początek. Kiedy jest największy pożytek dla Polski z europarlamentarzysty? Czy ty wiesz kiedy? Nie wiem. No to już. Nie wtedy, gdy bryluje w krajowych mediach przekonując przekonanych, tylko gdy na przykład reprezentuje swój kraj na międzynarodowych konferencjach i zabiera podczas nich głos. Często byłem na nich jedynym przedstawicielem naszego kraju lub jednym z bardzo nielicznych. Bardzo ważne są też kontakty z organizacjami międzynarodowymi takimi jak NATO, ONZ, które odgrywają szczególną rolę w czasie wojny w Europie Wschodniej. Cieszę się, że również i w tym roku mogłem aktywnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską, Parlament Europejski i europejskich konserwatystów i reformatorów na arenie międzynarodowej. I mamy tutaj tak. Pierwszy obrazek. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie jest dobre dla Polski i Europy. O tym mówiłem na Western Balkans Summit w Sofii w grudniu 2022 roku. Czyli, do Sofii, jak drzewie tak, bywało. Czyli była Bułgaria. Bułgaria. Wierzyłem w jej zwycięstwo. Spotkanie z Georgią Meloni kilka miesięcy przed wyborami. Rzym 2022 rok. A zobacz, jak ona zadowolona też. Ona zadowolona, no. Ja bym też chciał zdjęcie z Ryszardem. Znaczy ja słyszałem, że tam w ogóle generalnie, jak on przyjeżdża na jakąś konferencję, to wszyscy... Ryszard, przepraszam, Czarnecki? Jest. Czy można selfie, nie? A on mówi, dobrze, później generalnie... No ale widzisz, no jak sobie ktoś wywalczył, to ma, nie? I tutaj jest kolejny element tego komiksu. Organizacja Narodów Zjednoczonych to Forum Ostrej Krytyki Rosji. Spotkanie z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Jean-Pierre Lacroix. O, ładnie po francusku powiedziałem, co? Pięknie. Jak rodowicie dalej mamy Francuz. Spotkanie z... No... Z tyranem Erdoganem. Pochwała tureckich dronów, czyli spotkanie z prezydentem Turcji Recep'em Erdoganem na Antalya Diplomatic Forum 2022. Aha. Jest też podczas wojny z Rosji z Ukrainą. NATO dla Polski jest bardzo ważne, a Polska dla NATO kluczowa. Spotkanie z sekretarzem generalnym Paktu Norwegii Jensem Stoltenbergiem w lutym tego roku. I ostatni element tej układanki to o wartościach, roli mediów i edukacji mówiłem na szczycie Global Leadership Summit w Rzymie w grudniu też tego roku, więc ten grudzień to był taki bardzo ciekawy. I oczywiście tutaj jest wszystko określone logiem europejskich konserwatystów i reformatorów, to jest tej partii, w której Prawo i Sprawiedliwość jest, więc zakładam, że to jest finansowane z budżetu tej partii, a budżet tamtej partii bierze się z budżetu krajów członkowskich, czyli opłaciliśmy panu Ryszardowi Czarneckiemu reklamę w tym tygodniku. Panie, ja się bardzo cieszę. Panie Rysiu, jesteśmy z pana, panie Rysiu, dumni w ogóle. Tak jak na pana tutaj patrzymy, bardzo profesjonalnie. Brakuje mi jednej rzeczy w tym wszystkim. Bo oczywiście to nie jest to spotkanie, to nie jest jedno z tych spotkań, ale pamiętasz to zdjęcie Ryszarda Czarneckiego na kolażówce? Nie pamiętam. Ja pamiętam. My je tu pokazujemy teraz, żeby sobie państwo przypomnieli. To zdjęcie by tak dopinało tą historię. To oczywiście nie był 2022 rok wcześniej, ale to też tak pięknie klamrą spaja w ogóle ten wątek po Katarze.
Ja myślę, że... Podróżnik, człowiek wielu talentów, felietonista, bo my czytamy te tygodnie, więc wiemy, że nie ma tygodnia, w którym by Ryszard Czarnecki nie napisał felieton do każdego z prawicowych mediów. Tak, on się zna na wszystkim. Pisze, ma takie on w ogóle ma taki ADHD. Kącik nawet przy programie telewizyjnym. Nie? Jednej z taki gazet, swój, który tak. poleca Ja myślę, że tak, żeby dolizać jeszcze Rowka, on powinien tutaj zrobić sobie takie fajne zdjęcie przy na przykład jakimś pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zabrakło mi tego troszeczkę, Marku. Nie? Zabrakło, ale może dlatego, że jednak poza Polską nie ma pomników Lecha Kaczyńskiego jeszcze, co jest oczywiście dużym... To jest błędem, to jest niedopatrzeniem generalnie. Myślę, że on o tym gadał właśnie z tymi wszystkimi ludźmi. Ja myślę, że to jest i tam kwestia czasu w Turcji już teraz tam słyszałem, obstalują taki jakiś pomnik, nie? Mógłby chociaż znaleźć, a to wiem, że są, bo sam ostatnio jak byłem gdzieś tam za granicą, nie będę się chwalił gdzie, to widziałem pomnik Karola, który tuszował zanim został papieżem. Tak. I mógłby pan europoseł się tam udać i sobie zrobić ładne zdjęcie. Na pewno czytelnicy tygodnika by to docenili. A i u prezesa zasługi byłyby dozgodne, niezapomniane tak. i dozgodne. Tak jest. Jestem artystą, jestem politykiem, więc słabe skille nadrabiam sercem i dobrym bicikiem. Marku, a tak w ogóle to mało mówimy w naszym programie o masturbacji, a to jest taki centralny punkt. W ogóle nie mówimy o masturbacji. Myślę, że po raz pierwszy chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali trochę o masturbacji. Jest taki portal marekkatolik.pl, nie? Tak. Tak, wiesz, tu jest bardzo bogaty dział, jeśli chodzi o masturbację, wiesz, bardzo bogaty ale dział. Ale to by od razu jak się odkaz wyświeciły. Nie, bo to wiesz, no, tam możesz sobie napisać i... Znasz się na tym temacie. Tak, tak, i napisał tam chłopak, który ma taki problem. Napisał tak. Mam już dość walki z masturbacją i oglądaniem pornografii. Moje upadki trwają już od kilku dobrych lat i nie widzę szans na poprawę w przyszłości. Każdy upadek bardzo boli. Po nich następuje spowiedź i co kilka dni... I za kilka dni znów upadek. Staram się często modlić, prosić Pana Boga o czystość, a wciąż dokonuję tego dziadostwa. Teraz już nawet nie umiem wygrać z pokusą, a cały czas walczę. Nie umiem wyjść z tego bagna. Ja się chyba staczam ku przepaści. A przecież tego nie chcę. Jeśli ktokolwiek wie, jak to zrobić, to bardzo proszę, niech do mnie napisze. Z góry dziękuję. No, ale od czego się ma przyjaciół, którzy czytają i którzy mają są dobre rady? Eksperci tam, tak. że dają rady? Słuchaj, Jacek pisze. Cześć! Spróbuj nie zajmować się przez jakiś czas tym grzechem i chodź nadal do spowiedzi. O, to super taka rozmowa. Tak, jest. Tak. Jak jesteś chory, to nie masz kasy, przestań kasłać. Oczywiście. Najważniejsze, żebyś nie tracił wiary. Bóg ciebie wciąż kocha, a to, że walczysz, to wniosek, że i Bóg o ciebie walczy. Bo skąd ta siła? A nawet gdybyś przestał walczyć, on będzie walczył. Tak więc zobacz, jakiego masz przyjaciela, na dobre i na złe. A teraz rady, które... Pewnie ci się przydadzą. No, słuchaj, Marku, słuchaj, uważnie, bo to może też ci się przydadzą. Tam siedzisz w domu często i no, pewnie też głupie myśli ci przychodzą, nie? Tak. Słuchaj, po pierwsze modlitwa. Zobaczysz, jak zacznie cię uzdrawiać twoja wyobraźnia. Ja na przykład modlę się za, i tutaj posłuchaj, kobiety chore na raka piersi, osoby zgwałcone, chore na prostatę i, tak, i tym podobne. Mhm. Postaraj się nie wchodzić na te głupie strony i nie włączać tego głupiego telewizora. I nie kupuj tej gazety. To zadanie wbrew pozorom jest łatwe i stać się na to, bo masz własną wolę. Nie patrz na to, nie szukaj. W sumie praktykuję dopiero od niedawna. Po prostu można wyjść na zewnątrz i pochodzić sobie po dworku. No, też na spacer idź. Tak, idź na spacer generalnie. Okay. Słuchaj, ale pisze też Gosia. O. Gosia pisze mu tak. Cześć, mam dopiero niespełna 15 lat. Masturbację zaczęłam uprawiać, jak byłam mała. Nie pamiętam nawet, kiedy dokładnie. No, ciężki przypadek, nie? Nie wiem, jak to się zaczęło. Już wtedy jednak czułam, że to coś złego, choć w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Z czasem, jak byłam już starsza, zaczęłam czytać różne gazety, artykuły, no i zaczęło do mnie docierać, w jakim tkwie bagnie. Wprawdzie specjaliści twierdzą, że to jest korzystne dla zdrowia i inne takie głupoty. Jednak ja poczułam, że grzeszę. I to porządnie. Bałam się chodzić do spowiedzi. I teraz posłuchaj, jaka... Cudowna zmiana nastąpiła. Pamiętam spowiedź, jaką odbyłam przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy ksiądz zainteresował się tym grzechem. No i wyznałam. Pamiętam to dziś słowa kapłana, że jestem jak dzban. A mój przyszły wybranek mąż na pewno chciałby dostać go w całości. Piękny, nienaruszony dzban, a nie jakieś tam skorupy. Bardzo to do mnie przemówiło i głęboko zapadło w serce. Powiedziałam sobie, że ja, ukochanej istocie, również chcę w przyszłości ofiarować właśnie taki nienaruszalny skarb. Całe jabłko, a nie ogryzek. Także Marku, ja myślę, że też do ciebie to trafię, bo do mnie to trafiło, że takimi dzbanami jesteśmy, nie?
pustymi niestety, wiesz co, bo to tam, bo się oczywiście można z tego śmiać, natomiast jeżeli ten pan, który tam, to pan ma problem z tą masturbacją, jak rozumiem, to może jednak warto było, żeby ktoś, kto moderuje takie strony, zasugerował, że są miejsca, gdzie zaburzenia seksualne się leczy. To jest poważny problem, wbrew pozorom. Mówienie komuś, żeby jak jest chory, wyzdrowiał, to jest taka mocno z D, nie? Mhm. Porada. Ale ja cenię mimo wszystko jednak, nie? Tak, to jeszcze na koniec... Zastanawiam się, tylko co cię tam kieruje w stronę tych portali, bo... Nie. Wchodzisz teraz głębiej, ja się boję, co my tutaj w przyszłym roku będziemy... To może jeszcze rada od Tomasza na końcu, dobrze? Jeszcze Tomasz. Tak, Tomasz, jeszcze mam dobrą poradę. Jeśli upadasz w nocy, najlepiej idź od razu na pierwszą poranną mszę, a potem do spowiedzi. Możesz czuwać do rana. Ja często uznałem to za stosowną karę dla siebie. Najgorsze, że po upadku jest trudniej trzymać równowagę. Jeżeli za bardzo się katujesz, możesz mieć wówczas pokusę pójścia na całość. Tego od dzisiaj nie wolno ci robić. Ja kilka razy tak zrobiłem, na zbyt wiele. Zwłaszcza kiedy pierwszy upadek jest taki delikatny. Matko Bosko Częstochowsko, Święty Józefie. No będziemy śledzić, jak tam postępy. Strona katolik.pl. Polecam, bo tam niech jest dużo więcej. Niech zakażą tego, tej walki z chrześcijaństwem, bo ja już zaczyna brakować słów po prostu na te rzeczy. Nie, no ja myślę, że jak już będzie ta ustawa, to już tam, wiesz, generalnie samogwałty. Przestań. Ja myślę, że w ogóle młody człowiek powinien dostać, wiesz co, takiego asystenta z parafii seksualnego. Takiego, który... Wikory by przychodził, wiesz, i kładł się z takim młodym człowiekiem po prostu. Wikary by wymierzał kary. Nie idźmy w tą stronę, proszę. Marek, i on by spał z takim młodym człowiekiem i on by tam sprawdzał, czy on się tam, wiesz, źle nie bawi. Na przykład jak przez sen by się coś działo, wikary by tam, wiesz, zabrał mu rączkę i tak dalej. Natomiast dla młodych małżonków, mówiliśmy ostatnio o miłości francuskiej, oglądajcie w ogóle nasze poprzednie odcinki, są równie świetne jak ten, to myślę, że powinien być ktoś doświadczony i mógłby to być już proboszcz. Proboszcz u nowożeńców położyłby się w nogach albo na zagłówku i by obserwował, jak oni się sobą zajmują, czy po prostu stosunek odbywa się w celu złożenia nasienia, tak? Tak to było w ostatnim odcinku, czy też nie. I po takiej krótkiej asystenturze oni by mogli już sami spać. Naprawdę, Marek, no mówię ci poważnie, no wiesz, no są straszne problemy po prostu, nie, generalnie. Ja wiem, że to są straszne problemy. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z pomocy specjalisty, tak. Może tak, to dobrze? Zamknijmy ten wątek. Czy całowanie się przed ślubem z języczkiem to grzech? Nie. Nie uda nam się zakończyć tego pozytywnie, ale spróbujmy chociaż. Bo święta idą mimo wszystko. To jest taki czas, wiesz, radości. Przynajmniej teoretycznie, tak? Tak. W tygodniku sieci czasem publikuje bardzo zabawny, nie wiem, chyba były kabareciarz, pan Ryszard Makowski, znany z takiego programu, który kiedyś w Telewizji Polskiej powstał. No z kabaretu już raczej nie wyżyje, bo... Ale w sieci zawsze znajdują tacy ludzie miękkie lodowanie. I on tutaj w swojej takiej małej rubryce życzenia dla opozycji tutaj. O, to ciekawe. Chrześcijańskie życzenie dla... Tak. Takie słowo... Tak. Wszystko będzie dobrze. Nie denerwuj się. Mhm. W naszej skomplikowanej, pan Ryszard pisze tak, w naszej skomplikowanej codzienności politycznej nawet okres przedświąteczny sprawia dyskomfort. Jakby człowiek miał chwilę słabości i chciał złożyć życzenia naszej opozycji, to sam by sobie sprawił ogromny kłopot. Oczywiście można wydukać formułkę zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale po pierwsze, wyjdzie to na odczepnego, a po drugie, czy przejdzie przez gardło? Bo może uwięznąć już podczas wygłaszania. Weźmy zdrowie. Czym jest dla naszej opozycji zdrowie, panie Arturze? Zdrowy człowiek to taki binarny, który nie wie, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Szuka czegoś ciekawszego z 56 dostępnych płci, gender fluid lub intersex. A jak już się zdecyduje, to w żadnym przypadku nie może być hetero, bo to świadczy o zaburzeniach emocjonalnych. Zdrowy i taki fajny osobnik jest homo. Życzyć tego? No chyba nie, tak? Teraz szczęścia. Bierzemy się za szczęścia. No też nie bardzo, bo czym jest szczęście dla przebierających nogami do władzy? Brak cukru, to jest dla nich szczęście. Brak węgla, drogi prąd,
benzyna po 10 zł, inflacja za 30%. To by wprawiło zwolenników Donalda Tuska, jest i znowu. Oczywiście. I jego osobiście w euforię. Aha, i jeszcze brak dotacji z Unii Europejskiej. Niech nas głodzą, ile wlezie. Tu jest ciekawy aspekt, że o to głodzenie zabiegają europosłowie PO i Lewicy, którzy sami pobierają niezwykle sute garze ze wspólnej kasy. Takie specyficzne wypełnianie mandatu społecznego, to jest zdaniem pana Makowskiego. No i pozostaje pomyślność. Ale też jakoś pomyślność dla naszych salonowców jest wtedy, kiedy po pijanemu potrąci się motocyklistę i prokuratura uzna, że to nic takiego, a sprawa się przeczeka, aż się ona rozwodni. To nic nie życzyć? Życzyć, tylko nie mówić tego głośno, kończy pan Ryszard Makowski, czyli domyślę, jak zakładam. Ja myślę, że pan... Nie życzy szczęścia, zdrowia, pomyślności, tylko wręcz naprzeciwko chyba. Tak. Jako, że nie będziemy się widzieć już w trakcie świąt, to życzymy wszystkim prawicowym pismom, żeby trwały, żeby tak, a wszystkim prawicowym redaktorom, żebyście sobie za bardzo nie obżarli wieprzowiną, nie opili wódką, nie bili się przy wigilijnym stole. I życzę, żeby Donald Tusk trwał, bo jeżeli on nie będzie trwał, to nie będzie niczego, jak mówił Plastyk, więc dobranoc i żegnamy. Święćcie, bo macie co, bo ostatni rok jesteście przy korycie. Tak jest. Dobranoc, do nowego roku. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.